Marian ze szkoły podstawowej w Chojnie zaprezentuje się w wierszu Orlątko i fragmencie Zielone Pomarańcze, czyli PRL dla dzieci. Artur Opman, Orlątko. O mamo, otrzyj oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew to, co za Lwów. Ja biłem się tak samo jak starsi. Mamo, chwal! Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. Mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów. W oczach mi trochę ciemno. Obroniliśmy Lwów. Zostaniesz biedna sama. Baczność, za Lwów, cel, pal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. Ty nie płacz nad tym synem, on za ojczyznę padł. Z krwawą na kurtce plamą odchodzę dumny w nal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. Aneta Górnicka-Boratyńska, Zielone Pomarańcze, czyli PRL dla dzieci. Jak wszystkie dzieci uwielbialiśmy słodycze. Mimo że cukier sprzedawano na kartki, w cukierniach można było kupić ciastka, szarlotkę, sernik i pączki, po które w tłusty czwartek ustawiała się szurawo długa, wielokrotnie skręcona kolejka. Brakowało nam nie tylko reglamentowanej surowo czekolady, ale także zwykłych zimnych lodów, które tylko czasem udawało się kupić w sklepie. Nie było ich także na nadbałtyckich plażach. Zawsze były takie same. Na patyku, marki Bambino, o smaku mlecznym. Uwielbialiśmy oranżadę w proszku na sucho. Nikt jej jednak z wodą nie łączył. Zawartość torebki wsypywało się na dłoń i powoli zlizywało. Tak jak wy, pisaliśmy listy do świętego Mikołaja. I tak jak wy, nie mogliśmy się doczekać końca wigilijnej kolacji, żeby rozpakować prezent. Święta Bożego Narodzenia miały dla nas zapach kubańskich pomarańczy. Właśnie w grudniu rzucali je do sklepów. I trzeba było po nie stać w długiej kolejce. Marzyliśmy o rowerze, wtedy popularny, choć trudny do znalezienia w sklepach, rower marki Wigry, albo o Walkmanie, czyli małym, przenośnym magnetofonie kasetowym ze słuchawkami. Nasze mamy natomiast marzyły o pralce automatycznej. U nas na ogół stały wirnikowe franie w kształcie beczki. W wielu domach nie było także lodówek ani telefonu. Żeby zadzwonić, trzeba było pójść na pocztę i stać w długiej kolejce do automatu. W sklepach pustki. Rodzice ciągle uskarżali się na brak pieniędzy, ponieważ niemal wszystkiego brakowało. Dorośli w listach do niego często pisali o tak zwyczajne rzeczy jak rajstopy albo paczkę kawy.